Pamiętaj, jeśli klikasz w czerwony przycisk subskrybuj, zostaw również dzwonek, bo nie będziesz widział moich filmów. Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik i dzisiaj jest ze mną Piotrek. I witamy was w nowym sezonie, z nowej gry na naszych kanałach. Jest to nasz nowy wspólny sezon z gry Farming Simulator 2011. I sezon nazwiemy Saloni Rolnicy lat 90. Tak sobie wczoraj postanowiliśmy, że czemu by nie nagrywać jedenastki na dwa kanały. Myślimy, że ta seria jakoś się przyjmie na YouTubie, bo teraz nikt nie nagrywa jedenastki, więc zaczynamy. Dzisiaj przedstawimy sobie gospodarkę. Jesteśmy teraz na gospodarce Piotrka i zaczniemy sobie w niwa, więc zaczynamy. Piotrek, pokaż, co tu masz na swojej gospodarce. Tak, ja mam krasa Terminatora 100, jak to pamiętam. Z parasolką. Czekaj, jak to jest normalnie chodzę, nie? O, na zero. Ursus 360, 85 Ursus, Puk Overum, to przemówię? Tak, Overum. Tak. Samojezdna rzeczkarnia w 350, nie wiem jak ona dokładnie. PSZ, czy coś, nie wiem, nie znam się, tu chyba coś ma widzę. No. Tu mam aerosutnik. Nie wiem, czemu on tak się czynszy, ale pomijam. U mnie stoi normalnie, więc. Aha. Cewnik to kukurydzy Chontira. Szukaliśmy bardzo tu komotów. Chyba zajęło nam to około 5 godzin. I tak szczerze, no nie było innego siewnika, jeszcze nawet się popatrzę i się wymieni, a na razie jest to taki siewnik to kukurydzy Chontira, tak samo Hormera też może wymienimy. Ale na razie nie ma innego, nie możemy znaleźć, nie ma innego Hormera, ten jest najlepszy po prostu, jaki był. Po prostu, no jest ciężko z motami te 11, ale staraliśmy się wybrać takie moty, które po prostu no, nie crashowały, bo jak coś to albo crashowały, albo... Albo mapa lagowała. No właśnie. A właśnie, co do mapy, mapa to jest Jasienica, Meksyk... Big Bajguma. Tak jest. I tak, rozsiewać RCW. Dokładnie. Prasa Simma. Piotrek ma kostkę, ja mam rolkę. Tak jest, tutaj jest ta resówka krzaka, że tak powiem. No, też nie krasująca już. Tak samo koszarka. Nie wiem, czemu nie ma planteki, jak założyłem, ale dobra. I foto. Ja się założyłem. Tutaj mamy przyczepę z nasonami, bo jest problem trochę na tej mapie z nasonami do uzupełniania. Ale mamy przyczepy. Tak, ale mamy po dwie takie same przyczepy, to teraz mówię. No tutaj stoi ten Hormer. Trochę duży header ma. Jego minus to tylko header, ale no, to jest Holmer z dziewiątki z tego co widzę. Jak gdyby było mniejszy header, to by pasowało, nie? Ale to jest Holmer z dziewiątki z tego co widzę, więc... Więc tak, prony trójki i kultywator. Jeszcze dwie przyczepy widzę, że ma. Tak, i dwie przyczepy jest dodatkowo. A siewnik jakiś czy coś? Siewnik... Czekaj. O, tu masz. Ja już widzę, znalazłem. Tak, i siewnik. To był chyba Forsnit. Tak, Forsnit. No właśnie. Dodajesz 202, dobra. Coś mam jeszcze tutaj do pokazania? Nie, możemy iść do ciebie teraz. No, więc tak, idziemy do mnie, idziemy tędy trochę na skróty. Na skróty po Piotrka Polach. Zoom, dum, przez pod. Dom. I witajcie w moich skromnych progach, ja mieszkam koło Piotrka. I tak, ja tu, jest to opryskiwacz Piotrek chyba twój. Gdzieś tam był. Ale to mniej fałka. Ale to w trakcie będzie. Dobra, tutaj otwieramy do narmi drzwi. Tutaj mamy opryskiwacz termita, taki bardzo fajny, działający. Już Piotrek wychodzi stąd, go zamkniemy mowy. Tutaj mamy 60. Też mam 60. Drugim traktorem jest Zetor 7340 Turbo. Combine Force T514. Tutaj mam trochę, tutaj rzeczy mam takich jak brony, agregat, pług trójka i gdzieś stała jeszcze zgrabiarka, ale nie wiem gdzie stoi zgrabiarka. Tutaj mamy przyczepy z nasionami, rozwodnik jednoosiowy, mamy trola,
traktor z turem 30, taka pomocnicza bardziej. Nie ma jeszcze czeski. Prasa Ursusa rolująca, rozsiewacz Unii, zgrabiarka Deutscha. O właśnie, wiatrak strzęsarki nie kupiłeś chyba. Dobra, kupię. Ania, tutaj mamy dambelki, kiwi w czepę. Tutaj mamy sadzarkę, agrozeta, no i dwie wczepy autosanki. Jedna D44 drewniana, a druga D47. Tak. Więc moja gospodarka się... Jeszcze mam garaż usiewnik, Amazon DX. Więc z moich maszyn to by było na tyle. Więc co, przechodzimy już do sedna, czyli do gry. Tak jest. Zaczynamy więc dzisiaj z żniwa. Ja te, można powiedzieć, na bardzo oddalone pole. Ja wsiadę tam na to pole, więc... Idziemy przez płot. Idziemy razem. Najpierw sobie pojadę kombajnem, później jak tak ofy, to wprowadzę sobie traktor po prostu. A ja tak samo właśnie zrobię. Zobaczymy. Wow. A mnie podniosło. Więc mówię, jeśli chodzi o... ten... o moty, to naprawdę teraz 111 to ciężko znaleźć. No niestety, szukaliśmy, ale i tak znaleźliśmy najlepsze jakie są. Bizonów, mieliśmy brać bizony, ale... tyle bizonów było i żaden nie działał i w końcu stwierdziliśmy, że to nie ma sensu brać bizona, który, no mieliśmy 40, Piotrek miał 40, lagował. Mieliśmy bizona Z056, lagował. Druga 56 zrąbana całkowicie, też lagowała. Dopiero rekord lagował, nie lagował, rekorda wzięliśmy, rekorda mamy, może później kiedyś Piotrek kupi rekorda. Ja na razie mam Forsnita, wybrałem, stwierdziłem, że są dosyć tych bizonów i wybrałem Forsnita. A ja wybrałem po prostu klasę Dominatora i... no. Parasolko. No, z parasolką, ale ma kamery na stojąco. A w moim Forsnicie, jak widzicie, włączę koguty, kontrolka gaśnie, załączę koguty, kontrolka się zapala. I teraz jeszcze pytanie, co do odcinków pewnie będzie od was, kiedy odcinki będą. Odcinki wstawiamy w... w soboty i w czwartki. Tak jest. My a nie ma w... nie będzie tym sezonem żadnych problemów, tak, z tamtym, więc... ale tak, na wspólny sezon tamten z 17 będzie na cały czas, żeby nie było. Tylko ze 17 snówkę wstawiamy w soboty. Najlepiej jakoś przed południem albo rano. A ten sezon stawiam po prostu po południu albo wieczorem. I... do porty można by, nie wiem, koło... 15 to... może. Nie wiem, myślałem nad Czesontą. A, ten z Sosnówki, tak? Albo ten tutaj. Ten Czesont. A później Sosnówki? Nie wiem. Czy woli z wieczorem? No ja wolę wieczorem, bo rano, wiesz jak to jest z moim internetem. Czy koło 12 na przykład? Nie, koło, jak już to koło 14-15 ja bym wstawił. Ty możesz wstawić wcześniej, no nie. No dobra. Bo wiesz jak jest z moim internetem. Ty, ale widzę, że tu... dobra, na jedynce muszę jechać, więc... no widzę tutaj... każdy zaczął mucić, my jedziemy jeszcze trochę dalej. No, tam daleko, hen daleko. O. Pewnie 10 minut i zajmie, zanim jadą tutaj ja to. Piotrek ma dwa pola ze zbożem, ja mam trzy, bo później nie mam żadnego pola z burakami i dlatego ani z kukurydzą na ziarko. Prawie, ale tylko się męczyliśmy. Tak, ale tak, w końcu wyszło. Powiemy, co zrobiłeś przed odcinkiem? No, gaźnik połamał ośkę w 30. No. Takie wycie gaźnika. Wiatrak mówił, że lepiej nagrać prezentację, a mówię, że się wyrobiliśmy i się wyrobiliśmy, jo. Powiem ci, że ten Forsnit sobie radzi. O matko. Powiem ci, że ten Forsnit sobie radzi. Ja chyba na następny raz fusek by nam potrzebował. Boss. Tutaj są krzaki, że masakra. A czory? Dziury, ogólnie co do serii OSP biernej, seria będzie cały czas, tylko że będzie co jakiś czas teraz. Co dwa tygodnie tak jak było, bo to nie jest główna seria, tylko taka poboczna.
chcę się zająć głównymi seriami. Daję głos OSP Bierno, co była co 2 tygodnie, to i teraz tak będzie. Mogłeś, i ślak mnie chwycił. Tak, tak, bo ja włączyłem pomoc po prostu. Nie wiem, ten komen chyba się nie rozkłada, mi się wydaje. Ale fajne ściernisko, ci powiem, jest. Boże, my nagrywamy 11. Myślimy, że pod tym, tą serią akurat, no, będzie dużo wyświetleń i dużo łapek. No bo seria, no, taka, no, jedna mowa z odnowionych gier, bierzemy grę, jedna z odnowionych. Piotrek, bawisz się światłami? Nie, włączyłem komen. Poszułem. Do pokoju zagląda raz kogoś, zaglądę. Poleci stamtąd. Nienawidzę, jak ktoś mi podczas nagrywania wchrywa. Powiem tak szczerze, że... O mnie nawet możliwe, że będę nawet 3 filmy nieraz w sobotę, bo jeszcze vlogi czasami będę wstawiał, więc... 3 filmy w sobotę u mnie będą. Trzeba się jakoś rozwijać. Ja muszę na zewnątrz sobie kamerę. Teraz muszę na zewnątrz właśnie kochać, bo... Jakoś nie, w tym nie przyzwyczajony jestem do 11. Ciekawe, jak ze swomu będzie później. Na razie mam 4, po drugim fejdzie mam 35%. Ja ci powiem tak szczerze, że ten slepak zbytnio nie szybie, no, tak powiem szczerze. W 11 nigdy nie wysypał wepak, chcę ci przypomnieć. No, ale ten mówię, Kasik mi zaproponował wczoraj właśnie 3-11, mówię, czemu nie? No 11, a czemu nie, bo 11 jest fajna. A powiedz mi, Kasik, a jutro na którą godzinę? No ja nie wiem, bo wiesz, jak ja wrócę. Rano pewnie gdzieś koło 11, około 10, koło 11 gdzieś opublikuję na sezon. Wspólny tamten, gdzieś koło 11. I ten pewnie gdzieś koło 17 bym opublikował, no nie? Ja zrobię tak, że ja tam ten koło 10 opublikuję, a ten... Bo ja wiem, że ja jutro rano będę wrzucał. Bo ja będę jutro rano wrzucał, no nie? No. Niestety. Nie wiem, koło 14 pasuje? No, pasuje, czemu ma nie pasować? Ja trochę później wstawię, no nie, niestety. No ale no to... Mój internet jest taki, jaki jest. 1,5 godziny się filmy wysyłają, więc... Do 2 godzin nawet się filmy wysyłają, więc... Ale też najgorzej nie jest. 2 godziny wysyłać filmy to... To nie jest jakoś najgorzej, tragicznie. Mogę w międzyczasie pójść sobie vloga nagrać. Dzisiaj też nagrałem odcinek z tego, z... 17 na niedzielę, no nie? Rano. Dobra, ja sobie tutaj przetnę. Jeszcze mówię, tam parę masów jeszcze nie zostało, nie kupiliśmy. Na przykład Piotrek przetrząsarki nie kupił. Ale no, już na następny odcinek raczej wszystko będziemy mieli poogarniane tutaj, no bo mówię, no... Tak, co wynaleźliśmy jakieś dobre w miarę mody. Męczyliśmy się, mówię, 5 godzin z szukaniem modów, modpaku, jakiem i... Na razie ja nie narzekam na grę, nie mam lagów, nie mam... W miarę to płynnie chodzi jak na 11, więc... Ja właśnie też nie mam lagów. Właśnie miniaturkę jakoś trzeba będzie zrobić, czekaj. Miniatureczka. Zresztą nie wiem, jak tu miniaturka wyjdzie, ale może wyjdzie. Czekaj. Dobra, jak będzie, może będę. O, jest, będę miał miniaturę. Ja trochę tak przeciąłem to pole, ale. Jak tam ci w ogóle te traki do żniwa? No, ja te tak. No, nie wiem, może połowa pola nie jest, ale tak przeciąłem się. I po prostu najpierw jedną, tak powiem, połówkę wykoszę. Pojadę na drugą, bo to pole jest trochę tukie. No moje też jest długie, niestety, życie. Ale na razie mam, nie mam ani tony, nie? Po...
O 17.30 myślę, że będziemy nagrywać takie 33 minuty będzie odcinka. Tak na start, czego by nie miał być w taki dłuższy. Takie na przykład pół godziny mi się wysyła, 2 godziny, więc... Bo odcinek był na 17, więc muszę zacząć o 15 wysyłać. Ale ja już się przyzwyczaiłem do takiego internetu, jaki mam. Ciężko jest się nie przyzwyczaić, no nie? No. W tyle co się męczę, więc... To jeszcze nie jest dla mnie męczarnie, jak ja codziennie filmy wysyłam, to... Już taka męczarnia nie jest. Ale powiem ci, że nie spodziewałem się, że my dzisiaj wystartujemy z tym sezonem w TV. Ale powiem tobie, że na razie jak szedłem na skie, to tak trochę dziwnie mi się taką tą kamerę. Nie umiem się to stosować do niej. No spokojnie też. A będzie wyładnie, no trochę. Mam dopiero, robię chyba. Szósty przejazd. Nie, dwa, cztery. Ta, szósty przejazd robię. Dopiero mam dopiero 75%, no nie, trochę słabo sypi, no ale no to co zrobić. Ja mam nadzieję, że chociaż w tym odcinku jest to, że mamy 16 minut. Dopiero? No, ja mam tonę. I mam nadzieję, że chociaż pojadę jedną przyczepą, raczej wątpię. Ja wsiadę, jak coś to mogę ci pomóc później pojechać, jak skończę pole. Mi się uda. Znaczy ja to mam dwie przyczepy, nie? Uszykowane. No wiem, ale mogę ci kombajnem pojechać pomóc, jak skończę to pole. No możesz przyjechać. Albo mi się zdaje, albo mi tu słoma z tyłu nie leci. Trochę za głośno krewam, ale na następny raz przyciszę trochę ten. Tak, ja przez ten fest mi w ogóle słoma nie leci. Bo się czkarni włączyłem, kurde, jakoś. Nie wiem, w ogóle słoma nie chce lecieć, czaisz to? Coś ten przejazd. Nie wiem, coś z mapą jest. Może być coś. Czasami też tak jest, 17, że nie leci słoma. A, przepraszam, to jest stan konta. Jeszcze to tam. Ale... Ja to... Że tak powiem... Posunę tą kasę. A, bo Piotrek tego, on hostuje serwer, jakby on ma najlepszy internet. Dedyka robi. A tutaj leci słoma? Tej serio, coś mi słoma nie chce lecieć. O, teraz już leci, no nie? Musiało się tam. No, najprawdopodobniej jest źle pole wyskalowane pod kombo. A jak Fetrako nie zareaguje na tę serię. Wow. Ciekawy, mnie to najbardziej ciekawi, jak oni zareaguje na tę serię. Zobaczymy. Też. Dobra, ja mam stówkę. Pszenicy. Zbieramy rurę. No i co, bierzemy sobie zetura. Bum. Fajnie tak powrócić do starych czasów. O, stare czasy. O, takie pytanie, czy ja tutaj się zmieszczę pomiędzy tą przeponą belki? A tym, dobra, powinienem się zmieścić. Dobra. Prawie 2 tony. Założymy sobie szmaty. Nie
Nie wiem, ile ten komin mieści dokładnie. Czekaj, ja muszę tutaj... Dobra, niech będzie. Wejdziemy, wyjeżdżamy z gospodarki. A ty kasznik już namuciłeś, tak? Zbiornik? No ja mam synicę, no nie, to jednak trochę styl. Nie wiem, kto to znowu do mnie dzwoni. Ja nie znam numerów, które do mnie dzwonią. I z chęcią kogoś bym zarąbał, za to, że ciągle do mnie wydzwania. Muszę pójść do pluca. Tu się tak blokują numery, które nie chcę. Tak, tak. Raczej chyba powinni, tak mi się wydaje. A sobie ustawę wydawcą odrzucać połączenie od tego numeru. No to kurna do mnie dzwoni, ale nie chcę wiedzieć. Nawet nie odbieram. Dobra, ja na razie... tak. Dobra. Teleportuję się trochę nieładnie. Ja też się teleportuję właśnie teraz. Po drodze. Nie wiem, czy tam ktoś się robi coś, ale z komuś bym chęcie strzelił. A jaki tam numer wydzwania? Jakiś 690 coś. Znasz? Nie wiem, później mi ten... Mam małe podejrzenie. A że nikomu numeru nie dawałem, oprócz tam. I Michało. Powiem ci, że ten mój zator to 22 na godzinę jedzie pod górę. Nie wiem, ciekawe, czy wyjedziemy. Masz tutaj wioskę, mijamy. Już na płytach jestem winylowych. No to już będzie ciężko, niestety. Trochę chyba za tutkie pole wyprawę na start. Zaraz jak skończę, to ci ksiary nie będzie pomóc, chyba że czas na odcinku nie starczy. Mamy 23 minuty. A, może starczy, ja mówię. Ja teraz będę przyjeżdżał koło ciebie. Ja właśnie tego. Wyjadę teraz po drodze z przyczepą. A ty też lecisz z przyczepą. Też lecę. Lecisz za mną. Ja chyba to pole sobie przyczelę jakoś. Dobra, ja już jestem na polu. Jak mi się wydaje. A może trochę łąki sobie zrobię? No na polu to już całkiem inna bajka, ale jest 30. A mogę otworzyć sobie drzwi wzetowe i tak chyba zrobię, bo gorąco jest. Powiem ci, że 85 pod kurkę ma twoimi przyczepami tak troszkę. Wiem właśnie, że ciężko mają. Dobra. Czekaj, mam jakąś kamerę obrócono. Coś kliknąłem i nie wiem co. Ale mam miniaturkę, Piotrek. O kurde. Zobaczysz, jaką mam miniaturkę. To trochę się z tego kombajnu wolno wysypuje. Upolewa mnie to, że OPS nie ma możliwości robienia miniaturek. Ciekawe, czy jeden zbiornik wejdzie na to jedną wszczepę. Mam 3,5 tony do wysypania jeszcze, no nie. Zobaczymy. Ty chyba mi nie wejdzie wszystko na wszczepy, czujesz to? Chyba wejdzie tylko 50% i 50 zbiorniku zostanie. No jak coś mogę ci jedną przyczepę dać, odczepić. Nie. Nie będę robił pociągu. Ja w to się sypię, no nie? Spoko, ja ciebie teraz. Właśnie nie? Widzę, że jedziesz.
A to wysypuje. Nie wiem, ja tak tylko 15 km na godzinę na tą chwilę. No bo ta droga jest chyba zryta, albo pod górę jest tak ciężko. Nie właśnie. Mi się zdaje, że albo droga, albo góra. A, 30% mi zostało w zbiorniku. No te 30% wysypiemy na autosankę już. No i tak weszło prawie. Tak weszło 2 tony na to drewniano, no kurde. Co ja wymagam, no nie? Ja zrobię chyba tak, że na następny odcinek wykoszę to pole sobie. Tam to jedno pole sobie zostawię i na odcinku wykoszę. Ja chyba dzisiaj już skończę to pole kwasić, bo niedługo, że tak No i powiem. no ja na pewno nie skończę na odcinku, więc mamy już 25 minut. I ten, i ja na pewno nie zdążę i tak jak mówiłem, ja chyba to pole sobie poczelę. No, robię od ciebie swoje pole, ale robisz tam co chcesz. Chyba nawet poza odcinkiem sobie pocelę. Trochę. Ja se poza odcinkiem żniwa będę musiał kończyć. Dobra, niech sobie wysypię te 2 tony chociaż. No, w następnym odcinku niestety, ale prasowanko. Ach, nie wiem, kto później będzie belki zwoził. No ja na następnym odcinku będę kontynuował z nim, ale już na mniejszym polu. No, jeszcze Piotr, nie kupiłeś przyczepy samozbierającej. Nie kupiliśmy, no nie. Dobra, kupisz. No, to jeszcze będzie mowy w nowych nabytkach, o. Ty! Tym forsuncie się wajchy rufają. Myli mi się sterowanie, tak? No, jedna jest zbugowana wajcha i się kręci, no nie? Od I headera. trochę uczeszyłem rurą o ten o tak, ale... Dobra. Od headera jest lekko zbugowana wajcha, ale już się rusza. Więc forsunc spoko. Tylko ma trochę header zardzewiały. Trochę mi to trzeba też 1 godzinę kości, ale no to. Już nie ulewajmy, bawne w ogóle się da kość. Ja myślę, że tu jeszcze 3 przejazdy i koniec będzie pola. Tak, pół godziny myślę, że powinienem wyrobić w tym czasie. Ale po tym odcinku się niestety już wysiadamy na 17, na Sosnówkę. A właśnie, Kasznik, a powiedz mi, jak to było teraz z konteksturami, bo już nie pamiętam trawy? A co? Bo bym chciał pola poczelić i poza odcinkiem bym chciał to zrobić, tylko zapytam właśnie, jak to było z teksturami? No trawę jak siałeś, to chyba od razu się zielone robiło. Zielone od razu, to by akurat pasowało. Słyszę. Ja Mi się chyba ci powiem, wydaje. że ja chyba za duże pole wziąłem. Tak powiem. Oj, dasz radę, No zaraz nic, tam. najwyżej zrobimy tak, że ja podzielę sobie na dwie części to pole, a ty weźmiesz wskaźnik na jeszcze jakieś pole. Okej. Dodatkowo. Innego wyjścia po prostu nie widzę, bo to Ja pole. sobie wezmę jakieś malutkie najwyżej. Bo to pole naprawdę jest ogromne, nie spodziewałem się, że ono jest aż takie. Aj, nie tą stronę, a dobra. Jak tam Piotrek, jaki czas mamy? 29. To jeszcze tak do 5 minut. Już skończę to pole kości, bo jeszcze dwa przejazdy nie zostały. Spoko, tobie zostały 2 przejazdy, tak? No. A pomożesz mi tutaj, czy nie? No, mogę pomóc. Boko? Jak się wyrobimy do w czasie 35 minut. Musimy się wyrobić w czasie 35 minut. Nie chcę, żeby odcinek był jakiś długi, do jakieś 40 minut.
ja chyba to na raz wezmę, nie wiem. Zobaczymy. Dobra, końca się zbiwam. Teraz nie wiem, czy ci pomogę, bo mi chyba miejsca na wczepie zabraknie. A ja mam przy sobie, nie? No. Możesz mi wyciągnąć w razie co. Tutaj, no nie? Jakbyś mógł oczywiście. No dobra, to daj mi chwilkę, to ci jedną przyciągnę. Dobra, pojedziemy, jedziemy do kasznika. Ja, jedziemy. Mam nadzieję, jak tutaj zostawię pomeń i ten, i przyczepę z sypakiem, to chyba nikt nie porwie. No, tam to jest od ludzi, więc raczej nie, chyba pan myśliwy z lasu wyjdzie. Tam wieża stoi jakaś stara, opustona. Ale mi jeszcze jeden feja zostanie, no. Niestety, dobra, ja wejdzie. Wiatę tam do ciebie na pole. I skończymy to pole i będziemy kończyć odcinek. To już 32 minuty chyba jest. Tak. Nie chcę, żebym mówił odcinek był jakiś taki długi. Taki już jest długi, więc. Dobra, trzeba tutaj lecieć, jeszcze dzisiaj na dół, może pójdę, jak się uda, to vloga nagram, jak nie będzie za ciemno, ale raczej nie będzie za ciemno, chcę się przejść po prostu po dworze trochę. Wysłać odcinek muszę poza tym, więc... Lecz jeszcze dzisiaj chyba dwa wysłać muszę. Bo ja w to chyba OSP dzisiaj wstawię. Ale tak około 21 dopiero OSP. A widzicie, Kaźnik, że też masz takie dosyć sporowe to pole, nie? No, nawet można powiedzieć, że nie trochę. To się tak zdaje, że się jeszcze pokosia. Albo że zrobię tak się, nie wiem, albo że sprzedam tam to pole. Ciekawe, jak to kupi. Koło mnie też jakaś stara wieża stoi polownicza. Dobra, jak to kaśnik przyjechałem? No to już mogę tutaj poczekać, aż skończę kosić, bo jak skończę kosić, będę sypał, to będę kończył ten odcinek, no nie? Dobra. No to chyba zacznę do niej wsiąść, bo nie mieliśmy od pasażera. Nie ma. Nie ma. Dobra. Trwałem 34 minuty, kurde, robimy chyba w tym czasie. Już dawno takiego długiego nie było, nie? Ostatnio to był wakacje, takie 44 minuty z naszego wspólnego sezonu. Tak jest. Wtedy to nie zapomnę, kuźwa, bo jest stopera zapomniał. Włączyć mówił, że mamy dopiero 15 minut pewnie. A wyszło 44 minuty odcinka. Ja nie wierzę. Ale powiem, że skończyłem jedno pole wskosić. Jego ślaga miałem. Nie wiem, akurat nie robię. Oje. O, to światło jak się zapala, to też co lagi. Dobra, pole wycięte. Pole wycięte, ustawimy się do sypania na autosankę i w tym myślę, że coś wejdzie. I co, kończymy Biodrek odcinek, nie? Tak. To już to, Biodrek, mogę zacząć pomału podsumowywać, co dzisiaj... Robiliśmy śniwa. Kiosnik tutaj mucił jęczmień, czy pszenicę? Pszenicę. Pszenicę, ja muciłem szepak. Mało co dawał. Więc myślę, że to by było na tyle dzisiejszego odcinku. Ciekawe, co chciałbyś coś powiedzieć? No, ja myślę, że seria wam się spodoba. Oczywiście zostawcie łapkę w górę, wpadajcie do Piotrka, zostawcie nam subiki, komentarze godne pod tą serią. No i co, my się z wami żegnamy.
Do następnego odcinka live'a lub vloga. Trzymajcie się, cześć. Cześć.